Cześć, witam Cię w kolejnym materiale Anatomii w Praktyce. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak skutecznie pracować z obszarem przodobocznej części szyi, gardła oraz w momencie, kiedy Twój pacjent ma problemy z przełykaniem pokarmu. Bukiet Riolana, bo nim mowa, to obszar anatomiczny, który dotyczy wyrostka rylcowatego kości skroniowej. Wyrostek rylcowy kości skroniowej to punkt przyczepu dla dwóch więzadeł. Więzadła rylcowo-gnykowego oraz więzadła rylcowo-żuchwowego, a także trzech struktur mięśniowych. Mięśni rylcowo-gnykowego, mięśnia rylcowo-językowego oraz mięśnia językowo-gardłowego. To też jest istotny obszar anatomiczny, który może być spotykany w pewnej patologii, w zespole igla. Zespół igla to jest bezpośrednio zwapnienie struktur więzadłowych, które do tego punktu kostnego się przyczepiają. Wtedy każdy ruch w obszarze żuchwy podczas rozmowy, podczas ziewania, podczas przełykania pokarmu może podrażniać nam tę przerośniętą strukturę, doprowadzając do zmian napięciowych, oraz autonomicznych w obszarze przodobocznej części szyi oraz gardła. Jak w łatwy sposób znaleźć wrostek rylcowaty kości skroniowej? Pokażemy na modelu. Wystarczy znaleźć dwa punkty topograficzne, jakimi jest wrostek sutkowaty kości skroniowej oraz Kąt żuchwy. Pomiędzy tymi dwoma punktami wyznaczamy sobie linię i w połowie długości będziemy się zanurzali troszeczkę głębiej w stronę dokręgosłupową i znajdziemy sobie punkt kostny, który będzie miejscem przyczepów i jest to nasz wyrostek rylcowaty kości skroniowej. Z jakimi objawami musi pojawić się pacjent, abyśmy chcieli pracować w obszarze wyrostka rylcowatego? Przede wszystkim są to kwestie związane ze zmianami napięciowymi w obszarze przodobocznej części szyi. Bóle gardła, ale także problematyczna praca języka, zaburzone przełykanie, ból podczas ziewania, ból podczas palpacji naszego migdałka. Więc, jeżeli Twój pacjent zgłasza któryś z objawów, lub podczas badania wychodzą nam objawy, o których była mowa, warto zwrócić sobie uwagę na ten anatomiczny. Istotny obszar, jakim jest bukiet Riolana. Przejdźmy do praktyki. Aby rozpocząć pracę z obszarem bukietu Riolana, musimy wyznaczyć sobie istotne punkty topograficzne. Ustawiamy sobie głowę w delikatnej rotacji i pierwszym punktem, który powinien dla nas być istotny, to wyrostek sutkowaty kości skroniowej. Drugim obszarem będzie kąt żuchwy. Pomiędzy dwoma punktami wyznaczamy odcinek i w połowie tego odcinka wklejamy się delikatnie, jakby pod trzon naszej żuchwy. Będziemy mogli wypalpować twardę, twardą strukturę kostną. Dla nas będzie to właśnie pożądany wyrostek rylcowaty kości skroniowej. Jeżeli chcemy zacząć pracę, na samym początku dobrze jest rozpocząć to od delikatnego rozcierania tego obszaru. Natomiast zanim będziemy rozpoczynać rozcieranie wyrostka rylcowatego, skupiłbym się na tym, aby opracować sobie obszar wyrostka sutkowatego kości skroniowej. Ten zabieg pozwoli nam wtórnie rozluźnić obszar, który będzie dla pacjenta łatwiejszy w odczuciu, lepszy, przede wszystkim lżejszy, jeśli chodzi o dolegliwości potencjalnie występujące bólowe. Na samym początku znajdujemy sobie wyrostek krylcowaty, Będziemy sobie ruchami okrężnymi w jedną stronę oraz w drugą stronę mogli porozcierać ten obszar. U niektórych pacjentów będziecie mieli szansę zaobserwować, że praca w tym obszarze już jest nieprzyjemna, może być tkliwa. Pacjenci mogą werbalnie zgłaszać Wam informację, że coś tutaj się dzieje, więc to jest dla nas niewątpliwie istotna informacja, dlatego dobrze sobie od tego Rozpocząć. Jeśli mówimy o obszarze wrostka słodkowatego kości skroniowej, możemy nawet sobie delikatnie zabierać tutaj przyczep sutkowy mięśnia mostkowo bojczkowo sutkowego i możemy sobie robić trochę pełniejsze e, rozcierania, jeśli chodzi o obszar wyrostka słodkowatego kości skroniowej. Przechodząc dalej, możemy się wkleić w tę przestrzeń pomiędzy wyrostkiem słodkowatym a kątem żuchwy połowie długości, delikatnie wklejam się i ustawiam głowę pacjenta w pozycji pośredniej. Na samym początku wystarczy, że będziemy kompresowali ten obszar. Podczas takiej pracy będzie pacjent miał mieć prawo do odczucia chrypki, kaszlu. Pacjent może nagle zacząć przełykać ślinę, więc takie autonomiczne reakcje są w pełni naturalne przy pracy z danym obszarem. Jeżeli już jesteśmy po takim wstępnym opracowaniu obszaru wyrostka sutkowatego oraz wyrostka rylcowatego kości skroniowej, możemy przejść do dedykowanych technik na obszar wyrostka rylcowatego, szeroko nazywanego bukietem Riolana. Znajdujemy się w połowie przestrzeni. Wklejamy się delikatnie w ten obszar. Dla pacjenta nie powinno być to już nieprzyjemne. Prosimy pacjenta, aby delikatnie otworzył swoją żuchwę. W tym momencie będziemy czuli delikatne napięcie, jeśli chodzi o pracę wrostka rylcowatego. Poprosimy pacjenta, aby zrobił ruch truzji bocznej, czyli przesunięcia żuchwy w przeciwnym kierunku. To pozwoli nam już napiąć tkanki i będzie to dla nas też wyczuwalne. I prosimy pacjenta, aby swoim językiem skierował się w ścianę prawego polika. Angażują się wszystkie struktury mięśniowe, które przyczepiają się do wrostka rylcowatego. Drugą ręką Wchodzę sobie na kąt żuchwy otwierając, jakby wspomagając ten ruch, zostaje sobie w tym miejscu, a pacjenta proszę o rozluźnienie swojej żuchwy, czyli przestaje pacjent wciskać w ścianę, ścianę polika swój język. Przestaje pacjent robić ruch truzji bocznej oraz rozluźnia swoją żuchwę. Utrzymujemy się w tym obszarze przez około 2 do 3 minut. Taka praca pozwala nam zmniejszyć napięcia w obszarze przedobocznej części szyi. Jeżeli pacjent będzie zgłaszał dolegliwości związane bezpośrednio z przełykaniem, z zaburzoną pracą języka, elewacji skracania tego języka, jest to niewątpliwie prosty, ale skuteczny sposób na to, aby usprawnić naszego pacjenta, zmniejszyć mu dolegliwości i poprawić komfort funkcjonowania. Jeśli chcesz skutecznie pracować z obszarem głowy oraz odcinka szyjnego kręgosłupa, zapraszamy na nasze szkolenie online. Więcej informacji w opisie tego filmu. Świetnym uzupełnieniem naszej pracy będzie uzupełnienie jej o pracę na aparacie stomatognatycznym, czyli na zewnętrznej tutaj stronie, jeśli chodzi o pracę stawu skroniowo ale też struktur mięśniowych, które będą nam tutaj uruchamiały pracę żuchwy. Dobrym rozwiązaniem na samym początku jest znaleźć sobie staw skroniowo-żuchwowy. Ja na początku, na wysokości kanału zewnętrznego, obustronnie wklejam się swoimi paluszkami i proszę pacjenta, aby delikatnie, kilkakrotnie powtórzył otwieranie i zamykanie buzi. Czuję, że jestem w obszarze, który się porusza. Jestem na wysokości stawu skroniowo-żuchwowego i na samym początku możemy sobie znowu popracować delikatnie z rozcieraniem tego obszaru. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Wchodzimy sobie pod kość jarzmową i pod kością jarzmową wklejamy się jednostronnie albo obustronnie, w zależności od tego w jaki sposób chcemy pracować. I możemy pracować następująco. W momencie, kiedy pacjent będzie otwierał swoją żuchwę, ja będę delikatnie rozciągał w kierunku kąta żuchwy obszar mięśnia żwacza. To świetnie sprawdzi się we wszelkich tutaj zaburzeniach, też pracy naszego stawu. Dlatego dobrze uzupełnić pracę z wroskim rylcowatym o obszar stawu skroniowo-żuchwowego, traktować to jako jeden kompleks. Wklejamy się delikatnie obustronnie i powoli zaczynamy wybierać sobie luz tkankowy, rozciągać go i w międzyczasie proszę pacjenta, aby otwierał swoją żuchwę. I wracamy, pacjent ponownie otwiera buzię. I wykonujemy kilkanaście powtórzeń, aby skutecznie przepracować cały ten obszar. Kolejną taką ciekawostką będzie opracowanie obszaru mięśni nadgnykowych z zewnętrznej strony. Jesteśmy od głowy pacjenta, wklejamy się bezpośrednio na wysokości brody pod naszą żuchwę, i obustronnie pracujemy sobie z obszarem mięśni nadgnykowych. Przechodzimy sobie za kąt żuchwy. I tak jak w przypadku pracy z mięśniem żbaczem, tak i tutaj wykonujemy sobie kilkanaście powtórzeń. Dzięki, że dotrwałeś z nami do tego materiału. Jeżeli interesują Cię podobne treści i chciałbyś więcej praktycznych wskazówek, jak pracować z ludzkim ciałem, koniecznie zostaw komentarz pod tym filmem oraz subskrybuj nasz kanał. Do następnego. Cześć!